Mamy różne zajęcia plastyczne. Czasami pod koniec oglądamy różne filmy. Często ja tu chodzę prawie cały tydzień. Taniec współczesny tańczę. Najbardziej mi się ogólnie to podoba, że jest tak miło, przytulnie tutaj. Na przykład tu są zajęcia z tańca, z śpiewu. Gramy jakieś tam sztuki albo śpiewamy. Oprócz tego jakieś prace ręczne, jakieś tam robótki. No i spotykamy się, to jest najważniejsze, że można usiąść przy herbacie, pogadać. Razem z córką już od ponad 2 lat spędzamy naprawdę dużo czasu na różnych zajęciach. Klub Kultury Mydlniki to jest miejsce, w którym wiele się dzieje. Jest klub rodzica i z niego przede wszystkim korzystałyśmy. Bardzo wiele ciekawych zajęć, spotkania dla mam. Dzieci zawsze mogły się razem bawić, także cieszę się, że też się zmienił na lepsze. Rok temu zalał nam klub, więc była ogromna potrzeba, żeby go osuszyć i odremontować, ponieważ część sali nie nadawała się do użytku. Nie mogliśmy tam w ogóle wpuszczać uczestników. Stąd wielka potrzeba remontu i na szczęście udało się. Mamy pełne sale, rodziny z dziećmi czekali na to otwarcie. Mamy zajęcia, imprezy, szeroką ofertę kulturalną, zarówno dla dzieci, dorosłych, dla seniorów. Naprawdę jak wszedłem, to mnie zamurowało. Ten dom jest naprawdę wspaniały. A o tym, że jest potrzebny, świadczy olbrzymia ilość osób, które tutaj są, od seniorów począwszy, a na maluchach i klubie rodzicach skończywszy. Klub Kultury, który jest na obrzeżach miasta, właśnie taką funkcję ma, czyli jakby wyjścia z kulturą do ludzi, żeby ta kultura była dostępna, żeby ona była tuż za rogiem, na sąsiedniej ulicy, za płotem.